Święty Bazylii Wielki mówi nam o pochodzeniu postu, jak gdyby chcąc udowodnić, jeszcze raz podkreślając, zresztą wiele razy to podkreśla, że nie jest to wymysł czyjś nasz, że odtąd jak istniejemy, jak istnieje człowiek, jest on potrzebny i wskazany. Idąc dalej, mówi: oddajmy jednak słowo historii, ukazując starożytność postu, ukazując, że wszyscy święci przestrzegali postu, jak jakiegoś ojcowskiego dziedzictwa, przekazywanego przez ojca synowi i otrzymywanego jako spadek, przez co dotrwało to i do naszych czasów. W raju nie było ani wina, ani zażynania zwierząt, ani jedzenia mięsa. Wino ludzie poznali po potopie. Po potopie zostało powiedziane: jedzcie wszystko tak jak zielone jarzyny. Kiedy nie było już nadziei na doskonałość, wtedy pozwolono nam na uciechę. A dowodem na to, że wino było jeszcze niezbadane, służy Noe, który nie pił wina wcześniej. Nie było ono jeszcze w użyciu przez ludzi. Ponieważ Noe nie wiedział jeszcze, jak działa wino na innych, ani nie doświadczając tego na sobie, nieostrożnie sobie nim zaszkodził. Noe pierwszy założył winnicę, napił się wina i upił się, nie dlatego, że miał słabość do wina, ale dlatego, że nie wiedział, ile można go wypić. Nie znał miary. Widzimy więc, że picie wina to zwyczaj o wiele późniejszy niż post. Wiemy także, że poszcząc, Mojżesz wszedł na górę Synaj. Nie ośmieliłby się podejść do dymiącego szczytu, nie odważyłby się wejść do ciemnego obłoku, gdyby nie uzbroił się w post. Poszcząc, otrzymał przekazanie napisane palcem Bożym na kamiennych tablicach. Na szczycie góry post wyposażył człowieka w zakon. Tak mówi święty Bazylii, jak gdyby obrazowo nam to przedstawia, że ponieważ Mojżesz pościł, za to otrzymał zakon, przykazanie dał mu Bóg. A w tym czasie ludzie, Izraelici, którzy czekali na niego na dole pod górą, co robili? A na dole żarłoczność i niewstrzemięźliwość doprowadziła do bałwochwalstwa. Jest to cytat dalej. I usiadł lud, aby jeść i pić, potem wstali, aby się bawić. 40-dniowe przebywanie z Bogiem poszczącego i modlącego się jego sługi okazało się daremne przez jednokrotne pijaństwo. I wiemy z historii, że jak zszedł Mojżesz z góry Synaj, zobaczył, że lud oddawał pokłon złotemu cielcowi, sobie zrobili bożka. Czyli kiedy człowiek oddawał się tylko rozkoszom i rozpuście, od razu sobie odchodził od Boga, stwarzał sobie sam takich bogów, jacy byli mu wygodni. Tak samo w ciągu dalszym, oczywiście ten tekst jest długi i ja myślę, że żeby nie męczyć i nie zamęczać, przytoczymy jeszcze kilka ważnych przykładów, żeby nikt nam nie mówił, że jest to bezpodstawne, to, że pościmy. Tak samo zsyła się święty Bazylii dalej na inne postacie ze Starego Testamentu. Mówi, jak na przykład znamy historię Ezawa i Jakuba, że co uczyniło sługą brata Ezawa, to, że chciał zjeść. Czyż nie jedzenie, za które oddał pierworodztwo? A czyż nie modlitwa połączona z postem darowała Samuela jego matce? Co czyniło niepokonanym Samsona? Czyż nie post, z którym był poczęty w łonie swojej matki? Post, który go wykarmił, post, który uczynił z niego męża, post, który został wcześniej dany jego matce przez anioła. Bo anioł powiedział jego matce: niczego, co pochodzi z winorośli, niechaj nie je, wina i mocnego napoju niech nie pije. Post rodzi proroków, wzmacnia silnych, post czyni mądrymi prawodawców. Post jest dobrym strażnikiem duszy, towarzyszem ciała, bronią walecznych ludzi, szkołą ascetu. Post odgania pokusy, namaszcza ludzi dobrotliwych, żyje razem z trzeźwością i czystością. Post w czasie walki czyni zacne dzieła, w czasie pokoju uczy milczenia, uświęca mnicha, uświęca duchownego, gdyż bez postu niemożliwym jest odważyć się sprawować służbę Bożą. Następną postacią bardzo nam znaną i słynącą z postu jest też prorok Eliasz, o którym słyszeliśmy, nie tylko słyszymy w trakcie nabożeństwa, kiedy jest Dzień Pamięci świętego proroka Eliasza, ale w trakcie innych również
służb. I tutaj, jeżeli chodzi o nabożeństwo Wielkiej Soboty, kiedy się czyta bardzo dużo fragmentów ze Starego Testamentu, też jest fragment, który mówi o proroku Eliaszu, o tym, jak wskrzesił on syna wdowy. I też są to wszystkie te postaci, to przykłady właśnie wielkich ludzi, którzy stali się wielkimi, bliskimi Bogu i tymi, których Bóg słuchał, przez to, że przestrzegali właśnie tego, co Bóg im przykazał, przez swoją wstrzemięźliwość, raz, że odmawiali sobie w czymś, na ile sobie odmówili, na tyle Bóg ich czymś obdarzał. I święty Bazylii Wielki, idąc dalej, mówi tam również o młodzieńcach trzech, którzy zostali wrzuceni w czasach babilońskiej niewoli do pieca, i wiemy, że ten piec był ogromny, ogromny ogień. Jest to, no, już nie będę streszczać wszystkich historii, bo byśmy musieli przeczytać bardzo dużo fragmentów z Pisma Świętego. Jedynie zachęcam do zrobienia tego w domu, bo to myślę, że każdy może. Jeżeli znajdziemy w księdze proroka Daniela taki fragment, na pewno z zainteresowaniem to przeczytamy, bo to nie jest skomplikowany tekst, gdzie on mówi, że gdzie jest mowa o tym, jak tych młodzieńców Izraelitów, którzy nie kłaniali się bożkom różnym, którym im kazano, właśnie pogańskim, jak Bóg przez to, przez ich wstrzemięźliwość ich wzmocnił, że chodząc w piecu, a trzeba wiedzieć, że ten piec był przygotowany przez króla dla tych, którzy nie będą się kłaniali Bogom, czyli ich jako kara wrzucano do pieca. Jak wielki był to piec? Tam się mówi o płomieniu na 49 łokci. Więc łokieć, wiemy, że to była starożytna miara długości, różna w różnych regionach, ale mniej więcej, zaokrąglając, chodzi o jakieś pół metra, bo miejscami to było 40 parę centymetrów, w Turcji 70, a więc jeżeli mówimy o 49 łokciach, to możemy sobie wyobrazić płomień na 20 parę metrów. Kiedy wrzucano tych młodzieńców do ognia, to ogień spalił tych, którzy ich wrzucali. Więc tak był ogromny, a im nic się nie stało. Chodzili w środku ognia i śpiewali, wychwalali Boga, co też czytamy w Wielką Sobotę i śpiewamy. Piękny tekst, jest czas jeszcze, żeby się z tym zaznajomić na spokojnie, żeby w trakcie służby wiedzieć, o czym się czyta i śpiewa. Mówi tutaj też święty Bazylii, czyż to nie post darował im taką łaskę, że byli tak blisko Boga, tak oddani Bogu, że Bóg ich ochraniał, tak samo i nas. On tym samym dodaje nam odwagi i chęci do tego, że warto. Uczy nas, że Boże słowa nie są wypowiadane żadne nadaremnie i że Bóg nas uchroni, jeżeli my tylko będziemy starali się czegoś chociaż minimalnie przestrzegać. Ja pamiętam taki przykład, może już nie wiem, czy nie mówiłam tutaj u Was na spotkaniu, z Rosji, odnośnie pewnej pani, która bardzo, jest to prawdziwa historia, która bardzo przestrzegała środy i piątków, bardzo pościła. I któregoś razu przyszły do niej, do drzwi zastukały dwie kobiety i powiedziały, żeby ona natychmiast wyszła z domu, uciekała jak najdalej, bo coś się wydarzy bardzo niebezpiecznego. I pani bez zastanowienia wybiegła z bloku, po czym gdy odbiegły razem dość daleko, zapytała: a jak macie na imię, skąd się wzięłyście tu? Więc one się uśmiechnęły, powiedziały, że Sreda i Piatnica, i zniknęły, i w tym czasie nastąpił wybuch bloku, wybuchnął tam jakiś gaz czy coś było, że po prostu by pani zginęła. A więc widzimy, że żaden nasz najmniejszy trud nie idzie na marne, wszystko jest przed Bogiem policzone. I święty Bazylii Wielki mówi, że każdy nasz uczynek, każdy nasz post jest zapisywany przez anioły w cerkwi, tak jak się mówi, że kiedy pójdziemy na sąd, w tekstach często cerkiewnych jest śpiewane, że knigi rozgibające i tajne jawlające, wszystkie nasze uczynki, czy złe, czy dobre, są u Boga zapisane. To, co możemy zrobić, dopóki żyjemy, to myślę, że chociaż raz wystarczy siebie do czegoś trochę zmusić, bo wiemy, że mamy jeszcze zawsze za plecami kogoś, kto nam będzie odciągał za wszelką cenę od tego, żeby nie pościć. Ten, którego powiedział Chrystus, że tylko postem i modlitwą możemy pokonać, więc wiemy, że będzie robił wszystko, żeby człowiek nie pościł. 1000 pretekstów wynajdzie, czyli zawsze jakiś taki zły będzie za nami chodził duch, czyli szatan, który nas odciąga. Tym bardziej widać, że warto, bo jeżeli
coś nam bardzo łatwo wychodzi, to nie ma jednak takiej wartości i ceny niż to, co zdobywamy z trudem. Tym bardziej, jak tu podkreśla święty Bazylii, że chodzi o nasze zbawienie. Ile byśmy tu nie przeżyli lat, one się skończą kiedyś. A to, co będzie dalej, może się okazać, że, no, że straciliśmy to przez własne tylko niedbalstwo i lekceważenie i lenistwo. Idąc tym dalej, tą drogą poprzez Stary Testament, jest jeszcze kilka innych przykładów. Święty Bazylii Wielki dochodzi również do Nowego Testamentu i mówi, że tutaj też mamy przykłady. Dziś właśnie akurat w cerkwi była pamięć obchodzona odnalezienie obretnie głowy Jana Chrzciciela. Wiemy, że jeżeli chodzi o Nowy Testament i Stary, jest to osoba, która łączy Stary Testament z Nowym. I jak powiedział Bóg, nie było większego człowieka zrodzonego przez kobietę od Jana Chrzciciela. A kim był Jan Chrzciciel? Jak nie wielkim ascetą i przykładem dla wszystkich ascetów, on żył w pustyni. Wiemy, że jadł praktycznie nic, mało co. Dziki miód, jak się mówi w Piśmie Świętym. I niczego nie posiadał i nawoływał do pokuty wszystkich. Pokajcieś, przybliży się, bo Carstwo Niebiesne, je mówił. Tak samo następny wielki przykład dla nas to już sama postać Jezusa Chrystusa, który też pościł 40 dni i widzimy, mimo że to był Bóg, ale jednocześnie był też i człowiekiem. I jak też podchodził szatan i go kusił. Kto był z was w Ziemi Świętej, to byliście na tym miejscu, gdzie było kuszenie Chrystusa. I jednak jest to też taki dowód na to, że wszystkie te pokusy, wszystkie takie zachęcania do odstępstwa od postu zawsze były takie same, bo tak naprawdę człowiek się nie zmienia. To, co mówimy, że kiedyś może byli inni ludzie, czy teraz są inni, wcale nieprawda. Zawsze zazdrościli, zawsze byli skorzy do lenistwa, do osądzania, do władzy i do różnych innych rzeczy, tak samo jak dobrych, tym bardziej do złych. Święty Bazylii Wielki również bardzo duży akcent kładzie na, tutaj on mówi o piciu wina, bo wówczas taki alkohol był znany, i podkreśla to, co nieraz sami siebie czym oszukujemy, no, że jeszcze dzisiaj tylko tak zwane ludzie robią i zapusty, i odpusty, że na drugi dzień, on też tak bardzo to zabawnie opisuje, że no dziś jeszcze sobie pozwolę, jeszcze się napiję, już jutro będę pościł. On mówi, ale to jutro jest bardzo mroczne, bo często kręci wam się w głowie, nie widzicie nic, dokąd macie iść. I cuchniecie jak beczka ze starym winem, ze skisłym. Więc on mówi, że kogo próbujemy oszukać? Czy siebie, czy Boga, czy jedno i drugie jednocześnie? I on mówi, że właśnie pijaństwo, jak nic innego, odgania też Ducha Świętego, bo człowiek staje się no, kimś zupełnie innym i nie zastanawia się w tym momencie, że, no, że jest w środku pusty po prostu. Jak może Bóg zamieszkać w kimś takim, że my sami, tak jak mówi Pismo Święte, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, czyli jaka z nas świątynia? Jeżeli nie wiemy, co z nami się dzieje, albo dopuszczamy się różnych wtedy złych rzeczy. Również mówi o tym, że o korzyściach z postu dla nas, też w aspekcie takim bardzo i społecznym, i rodzinnym. I podkreśla, że jeżeli w życiu rodzinnym na przykład mąż widzi, że żona pości, no to nie będzie jej za bardzo podejrzewał o jakieś występki różne, no bo widzi, że jest wstrzemięźliwa. I dla przykładu mówi, że żony też nie będzie zżerała zazdrość, jeżeli widzi, że mąż pości, bo widzi, że też potrafi się opanować. Czyli to, co było w IV wieku aktualne, jak najbardziej w XXI też. Święty Bazylii Wielki również zachęca do poszczenia całą rodzinę. To, co nieraz się mówi, że małe dzieci jeszcze nie powinny, to nieprawda. Oczywiście, że nikt nie będzie mówił dzieciom pościć na równej mierze ze dorosłymi, ale jeżeli ono od małego będzie przyuczane, że z czegoś minimalnie trzeba zrezygnować w danym czasie, wcześniej czy później to zaowocuje. I takie rzeczy, które jak się mówi za młody człowiek, czym nasiąknie, to wszystko wychodzi też i dalej w naszym życiu i to się pamięta. Z bardzo jeszcze ważnych
rzeczy. Święty Bazyl Wielki, to już o czym podkreślaliśmy, mówi, że, bo wiadomo, że kiedyś trochę był inny styl życia, ludzie prowadzili, może te klasy były bardziej wyraźne, biedna i bogata, czyli bogacze mieli swoich służących, niewolników, i on mówi, że przez to, jakbyście trochę popościli, zobaczcie, jak wszyscy odpoczną. Wasz dom przestanie cuchnieć dymem różnych smażonych potraw. Zaczniecie jeść coś prostszego, służba nie będzie musiała biegać z góry na dół po schodach, będzie ciszej w domu, żeby wam przynosić różne smakołyki, słodycze. Że nawet wasze zwierzęta trochę odpoczną. Sam człowiek się uspokoi i spożywając coś prostszego, więcej czasu może poświęci nie na to, żeby myśleć, jak to wyszło, udało się, nie udało, ugotowało, nie ugotowało, ale również zastanowimy się nad tym, dlaczego ja poszczę, co to znaczy dla mnie, od czego się powstrzymuję, i to, że teraz jesteśmy na początku Wielkiego Postu, mamy akurat jeszcze przed sobą, jeżeli Bóg da, dożyjemy do Wielkanocy, więc mamy wiele dni, żeby zastanowić się nad sobą i pościć w tym sensie nie tylko od jedzenia, ale od różnych przyjemności, jak i złych nawyków. Ja dzisiaj również przygotowałam tutaj wszystkim obecnym coś, co, bo tu pokazywałam różne książki, które są, można kupić i ktoś może kupi, ktoś może nie, ale to, co udało mi się zdobyć w języku polskim, wydrukować, jest to piękny tekst świętego Bazylego, który jest też bardzo związany i z postem, i z Wielkim Postem, jeżeli chodzi o samo pojęcie postu, ale i o ten czas, w którym się znajdujemy. Mimo że tytuł nosi Zachęta do nieodkładania chrztu. Chodzi o to, że w pierwszych wiekach, wiemy, chrześcijaństwa, ludzie się chrzcili często w dorosłym wieku, bo przyjmowali chrześcijaństwo będąc poganami, wyrzekali się tego. I też była też taka tendencja, że jeszcze trochę możemy pożyć, zasmakować życie, dopiero później się ochrzcić, bo myślę, że my nieraz nie zastanawiamy się, czym jest chrzest i co my obiecujemy w trakcie chrztu, jak powinniśmy żyć. Święty Bazyl Wielki w tym tekście mówi, że tak naprawdę nasz chrzest odbywa się codziennie, bo my obiecywaliśmy się, że wyrzekamy się szatana, wszystkich jego dzieł i sprawek, otrzymujemy symbolicznie białe ubranie, czyste, które zaraz, jak już człowiek im bardziej zaczyna wkraczać w życie dorosłe, bardziej je kala różnymi złymi rzeczami czy grzechami. I myślę, że wszystkim to tekst zawiera około 10 stron, jest spięty, wydrukowany, więc już wychodząc rozdamy wszystkim, bo ja myślę, że jest to tekst do czytania nie na raz i dwa, ale można do niego zawsze wracać. Jest piękny, zrozumiały i zachęca do tego, żeby się starać, żeby się naprawiać. I to często, co mówi święty Bazyl Wielki pod pojęciem chrztu, dotyczy nas teraz, dotyczy spowiedzi, bo po prostu dla nas każdym takim krokiem znowu w nowe życie jest właśnie spowiedź, próba zrobienia takiego rachunku sumienia i zaczynania od nowa, że każdy dzień to jest zaczynanie od nowa. I tak jak on tu charakterystycznie mówi, przeczytamy może tylko krótki fragment, bo nie wiem, jak jesteśmy z czasem, żeby się nie rozwlekać. I na przykład mówi: biedaku, ponad te liczne i tak wielkie dobra, ty wyżej stawiasz przyjemność. Dostrzegam bowiem twoje odwlekanie, chociaż ty je zesłaniasz słowami. Chociaż twoje usta milczą, czyny same wołają. Pozwól, niechaj moje ciało zakosztuje odrażających czynów, niechaj nasyci się błotem rozkoszy, niechaj splamię ręce krwią, niechaj sobie jeszcze trochę nakradnę, poszukuję, dopuszczę się kilku krzywo przysięstw, nakłamię, chrzest przyjmę dopiero wtedy, gdy kiedyś skończę ze swymi złymi postępkami. Jeżeli więc grzech jest czymś tak dobrym, no to pilnuj go sobie aż do końca. Jeżeli natomiast jest czymś zgubnym, to dlatego kto się go dopuszcza, to dlaczego jeszcze pozostajesz między zagrożonym i śmiercią? Nikt, kto stara się usunąć nadmiar żółci, nie gromadzi jej w sobie jeszcze więcej poprzez ciężkie i nieumiarkowane odżywianie się. Ciało należy uwalniać od wszelkiego szkodliwego nadmiaru, a nie potęgować choroby ponad własne siły. I tak daję też przykład tutaj o tym statku, o którym już mówiliśmy.
I mówi, że ludzie często sobie obiecują, tak samo jak i ze spowiedzią, że jeszcze trochę pożyję, później pójdę i się pospowiadam. On mówi, a skąd ty wiesz, że dożyjesz do tej spowiedzi? Albo mówi, czy to jest coś wielkiego, jak już ktoś na starość obiecuje, że nie będzie żył rozpustnie? On mówi, nie dlatego, że będzie wstrzemięźliwy, tylko że już nie ma siły. I on mówi, jaką to ma cenność przed Bogiem tak naprawdę? Czy przez to nie oszukujemy samych siebie i Boga? I nieraz no, są to dość zabawne też takie przykłady, ale myślę, że tym bardziej właśnie pokazuje, że i święty Bazylii, i inni święci też, wspaniała inna postać, święty Jan Złotousty, który też przepiękne są jego teksty, świadczy o tym, że byli to ludzie z ludzi, z nas, którzy żyli doskonale, widzieli, na czym życie polega, wszystko to widzieli i wiedzieli, co wiemy teraz, a jednak wybrali co innego i dzięki nim myślę, że właśnie i zachowała się i nasza i wiara, i to, że mamy takich orędowników, takich świętych i takie przykłady, powinniśmy tylko wykorzystywać i przekonywać samych siebie, że skoro oni mogli, to my też możemy. Święci nie zeszli do nas z nieba, z kosmosu, tylko od nas poszli do nieba, a więc byli tacy sami jak my. Jak już mówiłam, przy mnóstwie takich chorób, to myślę, że to, o czym mówi święty Bazylii, świadczy tylko o tym, jak mocnego ducha byli to ludzie i jak wiedzieli, co wybrać, tak mówiąc współczesnym językiem, co nam się opłaca tak naprawdę w życiu. Czy tu spędzić jeszcze parę lat, tak albo nie myśląc w ogóle, po co żyjemy, albo, no nie wiem, i niszcząc siebie i innych wokół, czy jednak patrząc na ten cel, którym jest inna nasza ojczyzna i wtedy... Myślę, że byśmy w taki sposób patrzyli, czyli najpierw wiedząc, co jest naszym celem, ku czemu zmierzamy, wtedy i całe nasze życie wyglądałoby inaczej i post byśmy właśnie przyjmowali jako dobrodziejstwo, a nie jako karę. Tak, w wielkim skrócie.